Cześć, witam Was. Dzisiaj zapraszam Was na ciekawy odcinek. Zabieram Was na wycieczkę kadetem w pola. Także co, palimy, jedziemy. Zrobimy sobie taki ala piknik, herbatkę czy coś tam się zaparzy. Zapłonik i co? Dobra, jadę, trzymajcie się. Do zobaczenia już w polach. Dobra, słuchajcie. Gasimy. Czekajcie, ja sobie go postawię na stopki. Troszkę tak niestety w słońcu stanąłem, no ale cóż, no. Nie ma tutaj cienia za bardzo, zobaczcie, no. Nie ma cienia. Na tym betoniku sobie zrobimy zaraz herbatkę. To będzie nasz stolik. I teraz tak. Takie widoczki. Kadecik. Stoliczek. I co? Rozpakowujemy się. I robimy pikniczek. Zapraszam Was. Nie przewidziałem tego, że troszkę krzywe jest tutaj. Ten betonik i nam będzie kubeczek zjeżdżał, ale sobie poradziliśmy i z tym. Tutaj taki kamyczek jest. Tutaj mam garnuszek postawiony i co? Herbatka, momencik. Proszę bardzo. Tu mam ciepłą wodę w termosie, poczekajcie. O, to zalewamy. Zaraz nam się zaparzy herbatka. Tyle, ile mam wody, tyle wleję. No i koniec, no cóż. No cóż, koniec. Teraz troszkę se posłodzimy. Damy jeszcze jedną, oczywiście śmieci do plecaka, żeby nie było. I cyk. Kurde. No i tak się właśnie w plenerze robi herbatkę. No i co? Nie wziąłem sobie łyżeczki, żeby zamieszać. Ale jakoś się damy radę, kurde. Nie ma pełnego zagarnuszka, więc się wymiesza, ruszając garnuszkiem. Czekajcie, saszetkę tylko do plecaka wrzucę. Dobra, wymieszamy. Dobra, tam. No i co? Słuchajcie. Wasze zdrowie. Pyszna herbatka. Damy ją sobie na stoliczek, troszkę za gorąca jest. Musi ostygnąć chwilkę. A ja wam w tym czasie coś opowiem. Mianowicie... co wam mogę opowiedzieć tak naprawdę? Nie przygotowałem się, żadnych opowieści już nie wymyśliłem, bo myślałem, że będziemy od razu pić herbatkę. No dobrze. Ale co wam mogę tutaj powiedzieć? No co, hamulec przedni mi prawie, że w ogóle nie działa. Bo... poluzowałem go na fulę, bo po prostu no... Bo co, po polach tylko jeżdżę, więc... więc niepotrzebny mi hamulec, to raz, a dwa, że po prostu szczęki, jeżeli chociaż troszkę je napniecie tak, żeby były już do hamowania przystosowane, to po prostu trom o bęben i koło się ciężko rusza, tak to leciutko idzie i po co ma się ten jakże wspaniały silniczek dezametu dwubiegowy tak męczyć, jak wystarczy, kurde, że poluźnimy linkę i będziemy hamować tylko na tył. No ale to już taka kwestia sporna. Ja tam uważam, że w tych sprzętach, jeżeli chodzi o te sprzęty, Romety, WS-ki, no to przecież tylny hamulec wystarczy w zupełności, no. Jeżeli macie takie sprzęty, to się ze mną zgodzicie, bo te sprzęty tak naprawdę tyłem się tylko hamuje i tylko tyłem się dobrze hamuje. No zgodzicie się ze mną, no nie mówcie, że nie. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Kadecik mi się super sprawuje, oczywiście odpukać, ale na razie chodzi super. I co? No co, łańcuch sobie tak zabezpieczyłem tutaj, wahacz tylny w sensie, zabezpieczyłem przed łańcuchem, trochę mi się już ta taśma tutaj malarska zerwała, muszę tu coś dać innego, bo łańcuch troszkę jest ciut luźny i troszkę mi tutaj trze, będę musiał albo tu napiąć tymi półksiężycami, albo tu coś wymyśleć jeszcze, żeby tego wahacza nie piłować, nie piłował mi łańcuch. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No tu mi taka guma wyszła z amortyzatora. Aha, jeżeli wiecie co to za guma, czy ona tu jest w ogóle potrzebna, to napiszcie, w komentarzu po prostu, jeżeli się orientujecie. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Wychodzą mi tu leje przednich amortyzatorów, to po prostu mnie denerwuje, bo zawsze muszę sprawdzać po wyjechaniu, przed wyjechaniem z domu, czy tutaj to siedzi na swoim miejscu, te tuleje, one mi wyjeżdżają. Napiszcie, czy na przykład, jakby na przykład na taki klej montażowy, jakby to tam wkleić te tuleje, żeby one mi się tutaj nie wyjeżdżały. Nie, że tutaj do lagi wkleić, tylko tutaj...
nie, że w teleskop wkleić na tą rurkę, o tą srebrną, tutaj chromowaną, tylko jakby w tą rurkę, tą lagę czerwoną wkleić to w środku. Żeby z tej lagi czerwonej nie wychodziło, a żeby sobie ładnie chodziło na tej rurce tylko. Wiecie, o co chodzi. Napiszcie, czy tak by można zrobić, bo kurczę, korci mnie, żeby to zrobić, bo mnie to denerwuje już, że ciągle mi te tuleje wychodzą i to muszę ciągle poprawiać. No ale jakoś idzie jeździć na razie. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Super, no. Polecam. Gaźnik GM13, nakleju wyregulowany. No super się sprawuje, kurde. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? No, hamulec tylny bierze akurat on działa, żeby nie było, on hamuje. Tutaj olej wymienialiśmy ostatnio na odcinku, znaczy wymienialiśmy, co ja mam z tą wymianą, kurde. Uzupełnialiśmy poziom oleju, jest, kurde, w skrzyni, wszystko śmiga, kurde, na jedynce, jak i na dwójce idzie. Dobra, co tak będę tutaj pieprzył głupoty, pijemy herbatkę. No to cyk, nie ma osy, nie wpadła? Chyba nie ma, nie ma. Wasze zdrowie. Pyszna herbatka. No to co? Jeszcze raz. Pyszna, tylko gorąca, wam powiem. Ale jeszcze oddajmy się kulinarnej części tego odcinka. Jaka jest wasza ulubiona marka herbaty? Nie, że robię tutaj reklamę, po prostu wam powiem, jaka jest moja ulubiona w smaku, jeżeli o to chodzi. To Tetley. Ja najbardziej preferuję tą Tetley, Tetley, jak to się tam czyta. Oczywiście z miodem preferuję, tutaj dałem cukru, bo jak miałem miód przewieźć, cukier miałem w takich saszetkach, to wziąłem. Nie chciałem im brać całego słoika miodu, po prostu po co, a takich saszetek z miodem nie mam, więc, ale to już tam, kurde, kogo, co was interesuje, co ja mam, kurde, a czego nie mam, no napiszecie mi tak w komentarzu, no dobra już, kurde. I co, herbatkę lubię mocną, taką mocno zaparzoną, napiszcie jak tam wy, ale ja lubię tam mocne smaki. No, jeżeli chodzi o większość rzeczy, no. Na przykład rosół, jak rosół jest i Maggi, ta przyprawa taka, no to ja sobie lubię tam zawsze, no tak porządnie raczej to pomagować, no. Czy na przykład pieprz też ja lubię do rosołu, no to pieprz, no to też tak raczej porządnie. No ja lubię takie mocne smaki, wyraziste. Napiszcie jak wy, ale ja tam preferuję mocne smaki. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? No tutaj łąka była koszona ostatnio w czerwcu. Ta tutaj, jak widać, no już trochę zarosło, ale tutaj sąsiad pewnie se to wykosi niedługo znowu. Kukurydza rośnie, mogę wam za chwilę, a w sumie teraz se pójdziemy zobaczyć, czekajcie. No nie będę dalej szedł, bo kurde, KDTA mi ktoś jeszcze zwinie, chociaż tu w polach prawie nikt nie chodzi, ale to... Boję się trochę, tutaj kukurydza widzicie, że już rośnie. Tak już, taka już jest duża. Wracamy do kadeta. Taran, taran, taran. No i co wam mogę, kurde, powiedzieć? Kończę już tą herbatę pić. Jest to dosłownie parę łyków zostało. To jest taki garnuszek dosyć no pojemny. Z Olkusza. Olkuska Emalia. Zobaczcie. Sygnaturka. Dobra. Wypite. Także co? Pakuje się. Palimy kadeta i wracamy. Dlaczego? Aha, jeszcze wam powiem, dlaczego ja nie nagrywam GoPro. Powiem wam. Nie chce mi się te wakacje jakoś tak, kurczę, no nie mam motovlogów. Przepraszam was za to od razu. Ale z GoPro, no wy zrozumcie, no trzeba trochę posiedzieć. Trzeba trochę posiedzieć tak przy komputerze, żeby to tam obrobić. Na telefonie mam o tyle wygody, że sobie mogę te cięcia robić i fajne odcinki powstają, no. Po prostu mam łatwiej, poręcznie mi jest na telefonie. A teraz jakoś, no w te wakacje jakoś taki jestem bardziej rozleniwiony, no. Chociaż teraz mi i tak sił przybyło, bo widzicie, że jest częściej te odcinki są. No przepraszam was za to, miało być częściej, a kurde wyszło jak zawsze, no ale... No co wam mogę powiedzieć, no do końca wakacji lecimy daily, no nie ma, kurde, teraz jeszcze w sierpniu będzie przestój, bo będzie przestój, no po prostu tyle wam mogę powiedzieć, że będzie przestój, po prostu w firmach teraz tam do, od środy do niedzieli będzie przestój tam chyba, zobaczymy jak to tam jeszcze wyjdzie i co wam mogę dalej powiedzieć, no co chowam, wszystko pakuję i jedziemy, no. Już skończmy z tym kurde marudzeniem, bo no przepraszam was, no i wszystko, ale... To nie zmienia faktu, że ten odcinek jest pogodny, wesoły i motorowerowy, także pakuje się i jedziemy dalej. No i co jeszcze? Bartek na grzyby idź. No nie, no. Za sucho jest po prostu, słuchajcie. Deszczu nie ma ostatnimi czasy za bardzo, więc grzybów żadnych też nie będzie. Deszczu nie ma,
Słońce jest, jak widzicie, kurde, daje tak normalnie, ale deszczu nie ma, więc grzybów nie będzie. No, więc co ja tam będę w las szedł? Oczywiście grzyby, grzybobranie będzie jeszcze na tym kanale w tym roku, tak jak w zeszłym roku było oczywiście. Żeby nie było, jak nie kadetem, to się pojedzie samochodem w inne miejsce, ale na razie grzybów nie ma, bo po prostu nie ma deszczu. Słońce jest, ale co z tego, jak deszczu nie ma, także wsiadamy na mojego rumaka i ruszamy, ja sobie tylko kasku biorę. Słuchajcie, kurde, gniazdo os. Widzieliście kiedyś takie coś? Patrzcie, ile tam os jest w tej dziurze. Czekajcie. Kurde, gniazdo os. Tam osy normalnie siedzą i ja nie mogę. I ja sobie tu herbatę piłem. Kurde, spieprzam stąd jak najszybciej, ale kurde, jeszcze nie widziałem w życiu takiego gniazda os. Patrzcie, kolejna przyleciała do tej dziury. No kurde, napiszcie mi, czy takie coś kiedyś widzieliście. Ja jestem normalnie, powiem wam, w szoku. No ale dobra, uciekam stąd. Kranik. Przepompujemy. Dobra, bo też zaleję go i mnie odpali i będzie wstyd. Zapłonik. I co? Żegnam się z wami, słuchajcie. Do następnego odcinka. Do następnego, który mam nadzieję, że będzie ciekawszy niż ten. Jeszcze bardziej ciekawy. I co? Uciekam, bo kurde osy tu latają mnie miłosiernie. Także co? Trzymajcie się. I do następnego. Odpalam i się wtedy pożegnamy, także. Zaleł się chyba troszkę. No, co jest? Maleńki. Pal. Ty, poczekaj. Dobra, słuchajcie, coś nie wiem. Coś się dzieje z kropliakiem, bo widzieliście, że on się tak jakby tam obrabiał. Ja muszę do tego zajrzeć. Ja jadę w takim razie, bo kurde... Nie będę go tutaj katował. Chowam telefon, jedziemy, no. Ale w każdym razie optymistyczny odcinek dzisiaj, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!